świeżo po pierwszej w Tarnowie Podgórnym gali Tarnowo Podgórne Fight Night. Jest ze mną Mariusz Mazur, który znokautował w drugiej rundzie Filipa Sadowskiego tuż przed główną walką wieczoru. Mariusz, no to pytanie, jak się czujesz jako zwycięzca, jak ta walka przebiegła, czy to jest tak jak powinno być, jak się zakładałeś, czy może coś cię zaskoczyło? Znaczy tak, wizualizacja taka była, że knockout, prawa ręka, przygotowane, dużo wysiłku, potu, krwi i łez. Chciałem w pierwszej rundzie skończyć, ale mówię, no walczymy z głową, tak? Nie rzucamy się jak głupek, nie? Tylko przymierzyć i nie chciałem się też wystrzelać, nie? Mój narożnik cały czas mi podpowiadał też, nie? Żebym się nie wystrzelał. Wiedziałem, że stójkę miał lepszą od niego, nie? No, brązowy pas brazylijski jiu-jitsu, dlatego nie wchodziłem do parteru z nim. Mimo, że też, no kulam się bardzo dobrze w MMA, ale... Nie chcę ryzykować. Abu Dhabi, przepraszam, nie chcę ryzykować, nie? Spodziewałeś się, że on, bo tutaj nie ma takiego czegoś, że masz materiał, wiesz, jak on sparuje w stójce, że on opuszcza ręce, że, bo tu wszedł taki overhand, tak był, więc... On był zmęczony w drugiej rundzie, ja już widziałem po oddechu, ja cały czas obserwuję, nie? Już ćwiczę tyle lat, że już nie podpalam się, jak głupek, nie idę na hama, tylko szukam miejsca, tak? Jak trafić i tak dalej, gdzie jest wolne miejsce. No i widziałem po oddechu, że ręce już opadają. Zrobiłem swoją akcję, którą długo ćwiczyłem, zejście pod lewym, prawy cep, nadział się, aż mnie ręka teraz boli i tak poszło. Wpadł, bałem się przez chwilę, że coś mi się mocno porządnego, no, stracił przytomność, nie? Tak go bardzo szanuję, bo to dla mnie wzór brazylijskiego jiu-jitsu Abu Dhabi, marzenie, także... To dla ciebie cenne zwycięstwo? No właśnie, bo brązowy pas, bo Abu Dhabi, ale no to debiutant jednak, no i teraz już z unijnym rekordem, który tak, sam mu zafundowałeś. No walczył amatorsko. Trenuję też więcej niż ja, wiele lat, wiadomo, MMA nie, ale no, brązowy pas, no, sam mówi za siebie, dynamika to też, wszystko siła, no, co mam powiedzieć, no, ja wiem, weszło wszystko jak chciałem i szczerze powiedziawszy, to było największe wyzwanie mojego życia, nigdy nie miałem takiego wielkiego wyzwania, się nigdy przed walkami nie stresuję, ale oczekuję, jeszcze była trochę obsuwa, no, niecierpliwość, no moje największe, jestem szczęśliwy, no bo moje największe wyzwanie w życiu, nie? I się udało. I spełnione sukcesem. Tak. No to powiedz to teraz, czy masz już jakiś pomysł, co będzie następnym wyzwaniem? Czy to będzie, czy właśnie spodziewasz się szybkiego startu? Sezon się dopiero zaczyna na gale, na starty i w MMA, i w innych dyscyplinach. Tak, jeszcze w tym roku już są pewne propozycje, to miałoby przypieczętować i pod koniec roku prawdopodobnie jeszcze jedna walka pójdzie, bo obrażeń nie czuję, żebym jakikolwiek miał trochę na twarzy. Też uderzył, spodziewałem się, że miał trochę gorszą stójkę, aż tak źle nie było, także... Też trafiał, nie? Trochę trafiał. Nadziewałem się, trochę trafiał, także szacunek dla niego, że w krótkim czasie zrobił taki postęp, tak? No dobrze, w takim razie kolejnych sukcesów i mam nadzieję, że zobaczymy cię w ringu szybko. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo.